jeżeli rozwijam jakieś projekty, których inni ludzie używają, no to przypuszczalnie używają ich dlatego, że są dobre, albo dlatego, że są pożyteczne, albo że są dobrze napisane, albo jedno i drugie. Jesteśmy firmą, której główną przewagą jest to, że się dobrze znamy na tym, co robimy. Dobrze się znamy na tej stronie technologicznej. Ludzie znają naszą firmę przez to, że na przykład czytali artykuł, który im pomógł jakiś problem rozwiązać. Trzeba cały czas być na bieżąco z najnowszymi technologiami, z najnowszymi zmianami. Pracujemy przy poważnych projektach, ale wychodzimy z założenia, że spędzamy w pracy bardzo dużo czasu, dlatego traktujemy to jako przyjemność i miejsce także towarzyskie. Budujemy firmę na relacjach. Jeżeli ten zespół chce ze sobą pracować, to wiadomo, że owoce tego będą naprawdę fajne. Kiedyś robiłem ankietkę, jak jest pracować zdalnie, no to ludzie powiedzieli, że mają mocniejsze relacje u nas w firmie zdalnie niż jak pracowali w biurach. Jesteśmy po całej Polsce dosłownie rozrzuceni, bo i z Lublina do Zielonej Góry, i z Gdańska do Krakowa. Zdarza się, że niektórzy wyjeżdżają gdzieś poza Polskę i na przykład teraz jedna z koleżanek z Singapuru pracuje, bo akurat tak się jej złożyło w życiu. Ustaliliśmy sobie, że codziennie będziemy 15 minut, pół godziny rozmawiać sobie o tym, co się działo, albo co sądzimy na temat ostatnich zmian w firmie. Każdy przygotowuje sobie wtedy herbatę i bardzo fajnie to działa na takie poczucie wspólnoty, poczucie bycia w zespole. Programowanie jest taka metodyka pracy agile, czyli że trzeba być zwinnym. Próbujemy to przenosić na organizację firmy, czyli chcemy próbować nowych rzeczy. Te, co nie działają, to je wycofywać, a te, co działają, to je przyjmować i rozwijać dalej. Nic z góry nie jest narzucone. Transparentność dotyczy tego, że każdy ma dostęp do informacji, każdej możliwej, także finansowej. Piszemy w Javie i w Scali, generalnie w środowisku JVM-a. Często przychodzą do nas klienci, którzy wiedzą, że oni chcą w projekt w Scali i co moglibyśmy z tym zrobić. Dążymy do tego, żeby programiści brali udział w procesie decyzyjnym. To oni decydują, na ile klient i jego projekt jest ciekawy dla nas, dla naszego zespołu. To, co było i jest dalej największą zaletą SoftTermin, że jesteśmy elastyczni, jesteśmy otwarci na zmiany. Każdy dokłada swoją cegiełkę do tego, jak wygląda SoftTermin.